Jeżeli drużyna przegrywa, mogą być powody do niepokoju, ale patrząc na to, jak dzisiaj prezentowaliśmy się, w szczególności w drugiej połówce, jak pomimo tego, że straciliśmy bramkę po prostym błędzie niestety, jak drużyna dążyła do tego, żeby to spotkanie w jakiś sposób przełożyć jeszcze na naszą stronę. Mieliśmy sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. Na pewno ta najbardziej dogodna to sytuacja Roberta, gdzie ta piłka nieszczęśliwie mu podskoczyła i w ostatnim momencie nie mógł jej skierować do bramki. I było jeszcze innych kilka sytuacji. I przede wszystkim gra, to zaangażowanie, determinacja i taka złość, gdzie było widać, że drużyna chciała za wszelką cenę przynajmniej to spotkanie wyrównać. Tak więc na pewno w moim odczuciu jest to bardzo duży pozytyw. Nie no, oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest na chwilę obecną materiał do największej poprawy, ale myślę, że jeżeli ktoś się zastanowi, że w dniu dzisiejszym z drużyny, która grała w ostatnich latach, praktycznie nie został żaden obrońca, tak więc nie jest łatwo czwórki obrońców w szybkim tempie zastąpić i my sobie z tego zdajemy sprawę. Myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest na dzień dzisiejszy największy nasz problem. Jeżeli dojdą do tego kontuzje tych zawodników, którzy na pewno są silnymi punktami, to pokazuje, że tak wszyscy o tym wiemy, to jest nasz na pewno problem. Na pewno nie jestem zadowolony z efektów, jakie na dzień dzisiejszy mamy, ale powiem szczerze, że po dzisiejszym meczu jestem bardzo pozytywnie nastawiony i spokojny o to, że ta reprezentacja będzie skuteczna. To, co mówiliśmy, oczywiście dla nas najważniejszą kwestią są eliminacje do Mistrzostw Europy, ale myślę również, że chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę i każdy z nas po Mistrzostwach Świata miał tą świadomość tych pewnej przebudowy, która musi nastąpić. Oczywiście w tych dotychczasowych 5 spotkaniach niestety nie zagraliśmy żadnego meczu na zero. To jest w nawiązaniu do tej sytuacji, jeżeli chodzi o grę w defensywie. I to na pewno jest na dzień dzisiejszy nasza bolączka, ale jestem spokojny o to, że na pewno będziemy szukać takich rozwiązań i również to, że ci zawodnicy, którzy teraz są kontuzjowani, z których nie mogliśmy skorzystać, będą do dyspozycji na wiosnę.